No cześć, cześć, witajcie do nas w kolejnym odcinku na kanale Pet Simulator 99. Roblox, chodziłem dzisiaj, zrobiłem sobie naprawdę potężny opening. Potężny opening haker kluczy, dokładnie tak, słuchajcie, haker chesta, który dokładnie tutaj się znajduje i otworzymy aż 10 tysięcy takich kluczy, ponieważ dla tych, co nie wiedzą, w nowym update'cie dostaliśmy naprawdę spore zmiany, jeśli chodzi o klucze, o gifty z poprzednich update'ów, które były. Na przykład możecie znowu zdobyć prison keys, możecie znowu przerabiać muszelki sobie na same gifty i właśnie została zmieniona pewna rzecz, a dokładnie taka, że po pierwsze możecie kupić sobie właśnie hacker keys, ale też jest je ciężej zdobyć, więc ogólnie cały czas są do zdobycia, cały czas można je zdobyć, można je kupić, ale są cięższe do zdobycia. Ja kupiłem sobie ich 10 tysięcy. Kupiłem sobie ich 10 tysięcy, które porapią, że zauważy, kosztuje 471 milionów gemu. Cały czas nie dowierzą, że ja mniej więcej coś tyle wydałem. Choć starałem się kupować poniżej rapu, to nie do końca zawsze mi się to udawało, więc powalone, szczerze, cały czas to nie dowierzam. Ale dzisiaj, słuchajcie, otworzymy sobie właśnie ponad 10 tysięcy takich hacker keys. I słuchajcie, bo po pierwsze będzie konkurs na Huge'a, więc polecam oglądać ten odcinek, ponieważ gdzieś podczas timelapse'a prawdopodobnie z otwierania tego hacker chesta pojawi się hasło, które będziecie musieli wpisać w komentarzu wraz ze swoim nickiem. No i pamiętajcie, że musi być łapka w górę i subskrypcja zostawione, więc jeżeli chcecie ogólnie wziąć udział w tym konkursie, no to już dajcie łapkę i suba, bo jest to obowiązkowe. Tak samo jak będzie 50 łapek, to wtedy ten konkurs się tak naprawdę kwalifikuje. Musi być 50 łapek pod filmem, aby po prostu działał ten konkurs, więc zostawcie łapkę. No, więc zostawcie łapkę, jeżeli po pierwsze chcecie wziąć udział, a po drugie chcecie, żeby ten konkurs w ogóle był. Dobrze, więc słuchajcie, no my przejdziemy do openingu. Jak sami możecie zauważyć, schowałem sobie wszystkie itemy praktycznie do boksów. Tutaj te rzeczy dropem, bo przed chwilą tworzyłem sobie jeden klucz, wydałem. No i zobaczymy, ustawię sobie timelapse, ustawimy sobie autoclickera i no tyle to będzie trwać, więc prawdopodobnie będzie taki timelapse 3-minutowy, może coś takiego i potem będzie całe podsumowanie i zobaczymy, ile w sumie z tego zarobiliśmy. No liczę tutaj naprawdę na jakieś fajne huge'e i mam nadzieję, że jakiś haker axolotle, może nie tylko zwykły dropnie, zobaczymy. Dałem sobie jakieś tam niby enchanty, wiem, że one tam gówno dają i tak w ogóle, ale tak po prostu dałem, bo w sumie czemu by nie, jak mogę je dać, to no. Dobrze, więc to na tyle. Jeśli chodzi o też zwycięzcę konkursu na Huge'a z poprzedniego odcinka, to zostanie wylosowany, wyłoniony pod koniec odcinka, więc oglądajcie do końca. No i pamiętajcie, żeby oglądać timelapse, aby móc sobie wziąć udział, w sensie wiedzieć, jakie jest hasło do napisania. Więc dobrze, ja już zaczynam, słuchajcie, timelapse. Ja was zapraszam do oglądania, zacznijcie się wygodnie i widzimy się już przy podsumowaniu prawdopodobnie. Albo jak dropnę, nie wiem, Rainbow Hero czy Spela, bo tutaj można takie rzeczy dropnąć. Więc ja zaczynam, a wam życzę miłego oglądania.
Okej, słuchajcie, witam was już po openingu. Otworzyliśmy całe 10 tysięcy hacker keys i nie patrzyłem się, co mi dropło. Mniej więcej jedynie raz za czas patrzyłem tylko w itemy, zobaczyć ile mi jeszcze zostało kluczy, więc jedyne co wiem to to, że póki co poleciało mi 70 gemstone'ów, 111 mini chestów, 381 gift bugów, 73 piniaty, jakieś TNT crate'y czy inne, po prostu takie pierdoły w sumie. No w itemach nie mamy nic takiego zwyczajnego, widzę, że te charmów poleciało, z tych najlepszych to glittering charm najwyraźniej. No i tak to się prezentuje, jeśli chodzi o itemy. No powiem tak, najbardziej analogiczne, że ciekawią nas pety, ale pójdźmy od początku. Więc mamy 7 desek, 7 hacker hoverboard, w sumie warte 7,5 miliona. Z ultimate'ów, uwaga, uuu, patrzcie na to, co jest, dostaliśmy chest spera, ale sztos. Mam nadzieję, że na pewno go dropem, a nie go nie pochowałem, to nie? Czekajcie, zobaczę na pewno do tego, do boxa. Ja tu mam chest spera, może wyszukam po prostu. Chest, nie, powiedz mi proszę, że go schowałem. Tak, schowałem go, dobra, już przez chwilę miałem zawał. Ale tak, schowałem, więc mamy drugiego chest spera, 220 milionów, więc już połowa openingu się zwróciła. Mniej więcej. Zobaczmy enchanty, 9 hacker key enchant, to jest 31,6 miliona, co jest, ty kurde. Trochę tego jest, no póki co z enchantów innych. Potem i tak to sobie wszystko schowamy, jeśli chodzi do boxa. I zobaczymy w sumie, jak to wygląda, no i dobra. Stresuje się, czas zobaczyć pety. I jakie, co nam tutaj poleciało. Okej. Więc dropy nam 3 huge, 3 huge hacker axolotle. Szczerze spodziewałem się więcej, nie będę kłamał. Miałem nadzieję na może jakiś złoty, może jakiś rainbow. Dropy 3, zwykłe, niestety. Jeszcze na pewno zobaczę hugę hacker axolot. Tak, dropy nam 3 na pewno, tutaj ślepy nie jestem. Więc zobaczymy, ile one w sumie kosztują. One w sumie kosztują około 219 milionów, więc pochowam sobie wszystko do boxa i zobaczymy, czy ten opening mniej więcej nam się zwrócił, czy jesteśmy na minus, czy jesteśmy jakoś, no. No szkoda, że się nie udało żadnego innego huge'a zdobyć, ale dobrze, że na nie te 3 huge'a zdobyliśmy. Równie dobrze mogło nam gówno dropnąć. Chociaż nie będę kłamał, spodziewałem się większej ilości tych huge'y, ale mamy przynajmniej chest spela. A chest spell też jest dużo warty, więc pod tym względem jak najbardziej okej. Okay. Dobrze, pochowałem sobie wszystko do boxa i zobaczymy, chociaż innego boxa to samo. I zobaczymy, ile to wszystko po prostu kosztuje, nie? Okej, pochowałem sobie już chyba mniej więcej wszystko, więc zobaczmy. Zobaczmy, kosztuje to 501 miliona gemów wszystko w sumie, czyli wyszliśmy na plus, słuchajcie, 3 huge, 1 chest spell. Ten chest spell tutaj naprawdę, gdyby on mnie nie dropnął, bylibyśmy 220 milionów poniżej, no i wtedy byłoby już słabo. Hacker Key Hunter też oddał, chociaż mi się wydaje, że on stanieje, ale nie wiem, tego nie jestem do końca pewien. Teraz nie wiem, czy w sumie sprzedawać go, czy nie używać i sobie farmić te klucze, ale tak. Mamy tutaj jeszcze no dużo innych rzeczy, na przykład nie wiem, jakieś fotki, enchanty, rainbow flag, mini chesty, gemstone'y. Już na rzecz najróżniejsze, nie? No ale najważniejsze są szczerze te 3 huge i właśnie chest spell oraz jeszcze hacker key hunter. Więc, że to były mi 3 huge, miałem nadzieję, że może dropnie jakiś złoty lub rainbow, ale 3 huge to też jest spoko. Więc zrobimy sobie, słuchajcie, konkurs na takiego huge'a. Zrobimy sobie konkurs, no właśnie takiego hackera axolotla, więc jeżeli oglądaliście, czemu go tu nigdzie nie ma, a dobra, bo ja go schowałem, nieważne, nie? Zrobimy sobie konkurs właśnie takiego hackera axolotla, więc jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na takiego huge'a, to no jeśli oglądaliście odcinek, to wiecie, jakie hasło musicie wpisać w komentarzu i poza tym napiszcie swój nick i być może no, na następny dzień, czy za dwa dni, czy... Zależy, kiedy będzie kolejny odcinek, czy kiedy to wylosuje, kiedy dobijecie 50 łapek pod filmem, to też zależy. To może w waszym mailboxie będzie właśnie taki huge. A my słuchajcie, o Jezus, my słuchajcie, zrobimy sobie jeszcze, wyłonimy zwycięzcę konkursu z poprzedniego odcinka, tak jak mówiłem, więc przenieśmy się do machiny losującej. Ok, więc znajdujemy się na YouTube Random Comment Picker, hasło to było Evil przy najnowszym odcinku. No i zobaczymy, ile komentarzy w ogóle było.
120 komentarzy. No i zobaczmy, kto wygrał. A wygrał Mateusz Panasiak. Więc gratulacje. Już słuchaj, wysyłam. To był już Cyber Agona dokładnie. Więc gratulacje i życzę powodzenia każdemu, kto ogląda ten film w nowym konkursie na Huge'a. Dzisiejszym. Dobra, więc wyślę tutaj szybko mailboxem CyberGon, ale jeszcze mi się nie odświeżył ten, nie? Mailbox. Ajajajaj. Dobra, więc gratulacje, wygrałeś to co z odcinka. I jeszcze mój podpis, o, który opowiadamy od kogo. No i będziesz to wynik podać, bo jeśli podajesz wynik, no to Agona wyląduje od kogoś innego. Dobra, więc Huge wysłany. Loso zrobione, a my mówię, musicie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, 50 łapek, to wtedy ten konkurs tak naprawdę się aktywuje dopiero. No i mam nadzieję, że oglądaliście film, bo wtedy wiecie, co wpisać w komentarzu oraz wiecie, jaki, no nick po prostu musicie napisać, żeby mógł wam wysłać, nie? No, pamiętajcie też, żeby dobry nick napisać, ten małpa. Jak macie display, to nie display. Dobra, więc dzięki wam bardzo za oglądanie. Nie wiem, dajcie znać, co sądzicie, czy uważacie, że W... Jeśli chodzi o ten opening, że wyszliśmy fajnie tutaj na plus, bo wyszliśmy na plus, a czy jakoś bardzo możecie dać znać, jak oceniacie ten opening, czy oczekiwaliście więcej, czy oczekiwaliście mniej. Ja osobiście jestem zadowolony, więc dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa i cześć, siema.